Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 338 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Mateusz Zdanowicz i Paweł Stasiera. Przed mikrofonem Mateusz Fiut, no i panowie, w co ostatnio graliście? Czy ty możesz mówić o nie tej mogę. Grze? Nie mogę, nie mogę powiedzieć, w co gram, bo Activision... Co ja powiedziałem? To ja powiedziałem tylko sy. Nieważne. Jest tak dużo gier na S wychodzi przecież w najbliższym czasie. Civil Sai. Nie no, chodzi o... SSX. Chodzi o ten dodatek do Call of Duty, dlatego Activision. Ale to nieważne, to powiem o tym za tydzień. A poza tym The Division 2 trochę więcej. I nadal bardzo się cieszę, że ta gra tak działa. Mam taki syndrom, w sensie dobrze. Mam taki syndrom po tym Antem, że po prostu coś normalnego mnie tak bardzo cieszy i tak fajnie, tak płynnie. Chociaż to jest akurat imponujące całkiem, że jest takie bardzo stabilne 30 klatek na PS4 podstawowym The Division 2, bo to jest jednak gra, w której jest sporo szczegółów w tej lokacji. W ogóle bardzo mi się podoba jednak to miasto, bo byłem sceptycznie nastawiony do tego Waszyngtonu, że już bez tej zimy takiej w Nowym Jorku, która bardzo fajnie wyglądała, ale to co te gangi, które tam są, zrobiły z tym miastem w różnych miejscach, tak bardzo, bardzo imponująco momentami wygląda. Więc no, takie troszkę postapo to jest, nie ma za dużo takich gier, że masz takie współczesne miasto, a nie takie już właśnie zupełnie postapokalipsa, tylko takie no, zaczynające dopiero się rozpadać. Więc no. I gra się też przyjemnie, ale mówię, musiałem przerwać. Nie ma gier osadzonych w Detroit? Jak nie? Detroit. To jest Become Human. A, nie, a ja powiedziałem Detroit? Nie. Washington. Mówisz o rozpadającym się mieście. A, to się... Oj. Takie odniesienia, okej. Okay. Ale to... teraz jest ładniej tam. Nie wiem, nie byłem. Nie, nie jest to. Aha. No, ale w każdym razie poza tym nic. Poza tym nic. Pawle? Ja wreszcie zagrałem wczoraj w Devil May Cry 5. I jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Jako że Mateusz tak naprawdę w ciągu ostatnich tygodni opowiedział już o tej grze wiele rzeczy, które właściwie są najbardziej takie, powiedzmy, interesujące, to ja tylko opowiem, jaka historia mi się przydarzyła w prologu tej gry. Mianowicie, prolog polega na tym, że latamy sobie jako Nero, niby uczymy się co i jak, na końcu mamy walkę z bossem, którą powinniśmy przegrać. To jest ten taki wielki, ogromny? Tak, co siedzi sobie na tronie tym, taki. Na no, Gamescomie? Nie, to jest Goliath, to jest trzecim poziomie, na trzecim poziomie, czy tam drugim, zależy, czy liczymy prolog jako poziom, ale no to mniejsze. Nie jest ważne. Zacząłem walczyć z tym koleżką na tronie, no i oczywiście przegrałem. No ale widzę, że mu tam życie to schodzi, więc sobie myślę, no dobra, spróbuję jeszcze raz, bo zobaczę, może się go da zabić, bo w sumie dużo mu tego życia zabrałem. Próbuję drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, no dobra, jeszcze parę razy może mi się uda. I w końcu padł. I o dziwo włączyło się zakończenie, dostałem napis, że uratowałem świat, że wszystko jest wspaniale i zobaczyłem napisy końcowe gry. Czyli w zasadzie ukończyłem grę w jeden wieczór. No, czyli na godzinę. Możemy recenzować. Devil May Cry 5, 1 na 10. No trochę krótka, jestem zawiedziony. Ale poza tym naprawdę jest tak przyjemna, matko boska. A 1 kwietnia Krwawy Pałac wchodzi za darmo, więc będzie powód, żeby wrócić. To może dobrze, że tak długo czekałem, bo nie będę musiał długo czekać na Krwawy Pałac. W każdym razie podejrzewam, że jeżeli tak się złoży, że na przykład będę to recenzował, to będzie pewnie wysoko. No ale to tyle. No to żadnej polemiki nie będzie, bo tylko będą no, plany na lewo i na to prawo. To będziemy narzekać na jakąś grę, która nam się nie podobała. Może na Anthem czy coś w tym stylu. Tak, wpleciemy. Zobaczymy, jak to będzie. Ja o dziwo grałem, uwaga. O! W Residenta. Dwa, tak? No tak. Resident no, 2 Remake, to się tak chyba nazywa. Nie, oficjalna nazwa jest Resident Evil 2 po prostu. Okej. Mi się podoba. Ja nigdy nie grałem w dwójkę tak oryginalnie, więc i tak jestem, imponuje mnie to, że ta gra, mimo tego, że została oczywiście ona przeniesiona wraz z mechanikami, które są teraz do tej takiej nowej wersji, ale tak czy inaczej nie widać, żeby to się jakoś w jakiś sposób było przestarzałe, prawda? Poza walką wręcz. Nawet nie próbowałem nigdy. Nawet nie wiem, da się? Da się, no jest tylko takie, że machasz nożem z lewej w prawą i to jest cała walka wręcz. Ja to jest jedyna rzecz, która mnie w tej grze trochę boli. Ja na początku zgubiłem ten nóż i już nigdy więcej go nie używałem. Został mi w jednym z zombie i już po niego nie wróciłem. Chyba będziesz go jeszcze potrzebował, jeżeli skończyłeś. Tak mi się wydaje. No. Ja też jestem pod takim wrażeniem, że tam jest pierwszy ten taki jakby boss, już jak się schodzi w dół i obczaiłem, że na wielu takich gameplayach jest tak, że już masz jakieś shotguny, inne bronie, a ja nadal latam po prostu z podstawową bronią i miałem bardzo mało amunicji. Więc nie wiem, czy moje dalsze podążanie do przodu w grze ma sens, bo zaraz się okaże, że praktycznie nie jestem w stanie rywalizować z innymi przeciwnikami. Myślę, że
teoretycznie to jest możliwe, nie? Ale ze strzelbą jednak byłoby łatwiej, która jest w sumie na początku do zdobycia. Tak? No, tam ale... dużo rzeczy jest do zdobycia, tylko często nie można znaleźć do tego oczywiście dojścia. Ja zauważyłem, że tam jest w ogóle bardzo dużo pomieszczeń, do których da się dotrzeć, patrząc na mapę, ale do nich nigdy nie dotarłem. Jakoś idę ciągle do przodu i mi się to może, udaje. To może pacyfistyczny walkthrough taki. Trochę uciekam, nie? No, jeśli nie daję rady, to po prostu uciekam od tych zombie, bo wystarczy przejść do drugiego pokoju i już cię nikt praktycznie nie goni. To zaleta gier, które nie próbują być RPG-ami, można unikać walki. No, uciekanie akurat jest dobrą taktyką, bo nie musisz się o amunicję tak martwić, nie? Nawet tak normalnie masz wszystkie broni, to i tak czasem warto uciekać, bo zwykłe zombiaki tak się nic nie zrobią, nie dogonią cię znacznie. No i tak u nas chyba większość gra na tym jakimś wyższym poziomie trudności, z czego to słyszałem, ale ja gram na normalu i też tam brakuje amunicji. Więc... No ja pierwszy raz jak grałem kampanię tą Leona. To grałem na normalu i wcale nie było łatwo. Ta gra nie jest prosta i nie trzyma za rączkę. Ale jakby no, podsumuję swoje wrażenia jak skończę, bo jeszcze trochę mi na pewno zostało, patrząc na to, w jakim miejscu teraz się znajduję. Tak więc może przejdźmy do wiadomości z ostatniego tygodnia i wręcz wiadomość, która pojawiła się... Najgorętsza. Tak, pół godziny przed nagraniem, może nawet mniej. Nagrywamy to 19 marca, godzina 19. Zapowiedziano Stadia. Google Stadia. Tak. Będziemy mówić Stadia. Stadia czy Stadia? Będziemy mówić Stadia po prostu. Oni mówią Stadia. No okay. Bo to jest od Stadium niby, nie? Że ludzie oglądają wszystko od lat na stadionach. I Boże. Google Stadia, że także gry to jest taka, wiesz, rozgrywka do oglądania, bardzo do tego nawiązywanie. Czy my już narzekamy na konsolę? Nie, nie. Czemu? Bo to nie jest konsola. To nie jest konsola, bo... Już o tym mówiliśmy nie raz na Plusie, że właśnie projekt Stream to się nazywało, to był nazwa robocza, to była tego projektu od Google. I to właśnie jest platforma streamingowa, którą teraz na GDC ujawniono. I to ujawniono bez pewnych szczegółów, które mnie bardzo interesują. Ale co jest takie najciekawsze, to, że Google zapewnia, że będzie możliwa rozgrywka właśnie poprzez streamowanie w przeglądarce zwykłej Chrome na jakimkolwiek urządzeniu. Nawet w 60 klatkach, w 4K i z HDR-em. Jeżeli nasz ekran to wspiera oczywiście, więc to jest... Bardzo mnie to zastanawia, nie? Czy infrastruktura Google naprawdę jest na tyle dobra, żeby pozwolić na streamowanie takich gier, a tych gier pokazali trochę na tej konferencji, bo Assassin's Creed to już nie było nowością, bo oni to testowali ten cały projekt z Assassinem, ale był też na przykład Doom Eternal i sporo takich właśnie gier AAA tam pokazali na tej prezentacji, więc i kontroler, na który narzekaliśmy w ubiegłym tygodniu, okazuje się w praktyce nie ma takiego dziwnego ścięcia, więc już wydaje się bardziej ergonomiczny. Nie ma takich kolorowych przycisków też jak na tym renderze. Czarno-białe, ale za to są dwa dodatkowe przyciski, których nie było na tym patencie. No proszę. Bo tam były chyba tylko opcje i share, a tutaj faktycznie są opcje, share i też jest przycisk do Google Assistant. A czwarty, nie wiem czy został tam jakoś opisany, ale są cztery na środku tak naprawdę. No oczywiście home button jest jeszcze. I co ciekawe, tam było porównanie, że jakby, bo to niby jest usługa, ale przedstawiają to jakby to była konsola, bo pokazali, że tam 7,2 teraflopa, czyli więcej niż ma, czy tam, no może... 16 gigramu i tu im chodziło o to, zakładam tak Paweł zasugerował, że to jaki sprzęt, w sensie... Z jakiego sprzętu to, no bo gra musi gdzieś być odpalona, nie na jakimś serwerze. Bo nie mieliśmy czasu obejrzeć tego, całości tego, ponieważ tak jak mówimy, nagrywamy to tak jakby na gorąco teraz. Ale wywnioskowaliśmy mniej więcej, że może tutaj chodziło o takie porównanie, że ta usługa da nam jakość grania, jaką mielibyśmy na takim a takim sprzęcie. No tak, bo jest porównanie tutaj, że PS4 Pro 4 teraflopy GPU, czyli GPU to jest karta, tak, procesor graficzny, Xbox One X6, a Stadia 10,7 teraflopów. Tak, i to jest pokazane 16 GB RAMu, też ma Stadia procesor, ale nie... Custom, coś tam 86 procesor, więc to jest tak dokładne, że to nie jest tak, że wiesz, to jest tak, jakby to działało na takim sprzęcie, to jest zbyt dokładne. Moim zdaniem to oni, wiesz, wymienili te komputery, czy tam te maszyny, na których będą te gry odpalane, no bo muszą być gdzieś odpalane te gry, prawda, skoro na tych serwerach, skoro streamują, więc to chyba o to chodzi, na jakich to sprzętach będzie działało. No i to jest imponujące. I ma być ponad 7200 lokalizacji serwerowych.
dla tej usługi, w tym na tej matce była też pokazana Polska. Dużo tych kropeczek było w Polsce. I nawet w Polsce to nie była tylko jedna lokalizacja, a kilka ich. Przy czym jestem ciekaw, czy to była taka tylko wizualizacja, no czy ten, bo jednak tam było dużo lokacji, zaraz które ktoś się czepiał tego. Aż takiego dostępu, ale no zobaczymy, jak to będzie. Z drugiej strony też należy pamiętać, że Google, no to jest Google. To największa jakby firma, taka IT, no to ja nawet się nie dziwię, no mają dostęp do tego i mają serwerownie po prostu wszędzie na świecie, więc oni mają najłatwiej, żeby wejść z taką usługą, bo już mieliśmy kilka jakby podejść nawet do tego. Nawet jak mówiliśmy o tym to ostatnim razem, to tak naprawdę nie mogliśmy się tu zgodzić, w sumie mogę powiedzieć, a nie mówiłem, ponieważ nie byliśmy pewni, czy ktokolwiek byłby w stanie w ogóle unieść taki poważny projekt typu właśnie streaming, tylko z takim, wiecie, z dużą jakością, tam 4K, te sprawy, 30 klatek na sekundę przynajmniej, a tam jeszcze o 60 się mówi. Tymczasem no, Google twierdzi, że tak jest i w pokazach. Oczywiście, wiadomo, to może wyjść zupełnie inaczej, może się okazać, jestem prawie pewien, że na pierwszy dzień, jak to ruszy, będą jakieś wielkie problemy z serwerami, te sprawy. Że będzie działać dobrze, jak mieszkasz, wiesz, w bloku obok no tak, serwerowni. Tak, ale to tak czy inaczej, to jest imponujące, że w ogóle się jakby deklarują już na takich wysokich łapach. Teoretycznie łapach, to jest możliwe. No ale to wiecie, jeśli mówię o 4K, a jeśli odpalimy nawet w HD czy Full HD, to ja jestem w stanie jakby zrozumieć gorszą jakość na poczet tego, że to będzie lepiej działać, w sensie mniejsze opóźnienie i tak dalej, no bo im więcej danych jest przesyłany, tym no musi być stabilniejsze łącze, żeby to opóźnienie było no, to też, no, jeszcze mniejsze. To też prawda, co powiedziałeś, że Google ma tą infrastrukturę, to nie jest tak jak na przykład PlayStation, do PlayStation Now, że no Sony nie ma takiej infrastruktury, nie, serwerów, tylko muszą zakładać specjalnie po to. A tak samo Netflix, nie? Też oni to się rozbudowują, podejrzewam, ale też nie mają czegoś takiego jak Google, który i tak tych serwerów potrzebuje od dawna i oni już to mają, tylko pewnie to w ostatnich latach jakoś usprawniali i przygotowywali do tego, więc no, jestem bardzo ciekaw. Nie podali chyba konkretnej daty premiery jeszcze, albo jeszcze ta konferencja się kończy, jak to nagrywamy i dopiero podadzą, ale w każdym razie... No i najważniejszej. Najważniejszego szczegółu, nie YouTube, bo też jest informacja, że jak oglądamy sobie na YouTubie, ktoś gra, nie wiem, w tego Asasyna, to obok będziemy mieć przycisk zagraj w Asasyna, nie? No fajne, super. I nagle gramy w Asasyna. I nagle gramy w Asasyna, ale pytanie jest, ile to będzie kosztować? No to właśnie jest najważniejsze pytanie. Bo... Podejrzewam, że nie aż tak dużo. Myślę, że no, takie ceny... Dużą częścią ceny konsoli jest na pewno to, żeby się jednak zwróciła produkcja, bo te konsole dużo kosztują. I zazwyczaj na samym hardware'ze się nie zarabia, tylko później na sprzedawaniu gier na to. Natomiast w tym wypadku nie mamy tak naprawdę hardware'u. Mamy utrzymanie tych serwerów, ale one i tak, jak mówiliśmy, one już... Google i tak korzysta z takich ilości serwerowni i tak dalej, że to nie będzie raczej... aż tak się chyba odbijało na cenie. Podejrzewam, że to nie będzie droższe niż typowa usługa, taka usługa, jeżeli tak nazywamy konsolę, powiedzmy. 30-40 zł podejrzewam, no, może 50. A, bo ty mówisz jako, aha, no, no to... A ty myślałeś, że jak? Że tak raz płacisz już? Nie. Też myślę, że to będzie płacone, ale no w sumie dobra, to jest... To brzmi, myślę, że bardziej to będzie porównywalne z Plusem, Goldem czy Netflixem. Nie? Takim no trochę może wyżej na początku przynajmniej, ale kto wie, może właśnie wszystkich zaskoczył. Bym się spodziewał, że jak już to wcześniej dadzą, niż ja potem podwyższą dopiero. No ba, nawet za darmo mogą dać na początku, tak jak z tym Assassinem, nie? Tak, jak Game Pass też wchodził, na początku był za 20 zł miesięcznie, czy tam 30, a teraz jest już prawie 50. Ale tak naprawdę to jest o tyle jeszcze fascynujące, że my tutaj nie mówimy o sprzęcie właśnie jakimś konkretnym, tylko ponoć będziemy mogli w to grać, niezależnie od tego, czy mamy jakiegoś starego, rozpadającego się peceta, no tam wiadomo, w jakichś tam granicach. Czy musi chroma udźwignąć, nie, z tym ramem. Czy chcemy na telefonie zagrać, czy powiedzmy na jakimś tablecie, czy cokolwiek i to wszędzie będzie w podobnej jakości, no to jest... No tylko to jest będziemy taka... musieli grać przez Wi-Fi, bo... Przynajmniej tak oni mówili, że jakby ten kontroler, on będzie zbierał te główne informacje razem z zapisami i tak dalej i on musi być podłączony do sieci Wi-Fi, więc nie wiem jak to będzie z tym, z mobilnym graniem, chociaż i tak musimy zrobić jakby router Wi-Fi, żeby podłączyć to do telefonu, więc no z drugiej strony, nie, no to zadziała w takim powiem razie. Wam szczerze, że najbardziej martwi mnie tutaj perspektywa opóźnienia między naszymi komendami a tym, jak reaguje gra. Jak sobie zażartowaliście tutaj wcześniej, Red Dead 2 miał takie problemy właśnie z tą synchronizacją. Znaczy, mało osób to dostrzegało z tego, co widziałem, ale... Ale teraz jakby ten Red Dead jeszcze się znalazł na tej usłudze Google i te dwie
tak naprawdę te dwie tutaj różnice, te dwa lagi by się połączyły, no to tutaj mamy właśnie dlatego ja, nieprzyjemne. Ja przyznam szczerze, że byłem zawsze sceptycznie stawiony do takich rzeczy, ale jak teraz mam komputer, który już się starzeje, to przyznam ja szczerze, że tak, kurczę, może jednak, może coś z tego będzie, nie, fajnego. Jeszcze komputer będzie robić... zostanie do starych strategii, a... Dokładnie, do gier z modami, do Outer Worlds i tak dalej, więc to może być coś bardzo ciekawego i też... Już powiedziałem tam, że tam Duma Eternal pokazali między innymi, więc pewnie w tym roku jeszcze będzie jakaś taka beta tego projektu, a może już pełna usługa na jesieni. Obstawiam, że w okolicach E3 coś jeszcze będzie, może jakieś filmy zewnętrzne będą się chwalić, że ich gry też będą na tej usłudze. A ciekawe, czy konferencję kiedyś tam zrobił. Pewnie w tym roku nie, ale od przyszłego. Może nawet tak. A jak na E3 wejdą? Bo Sony nie ma i pewnie. Mnie ciekawi jedno. My teraz jesteśmy trzecim graczem. Mnie ciekawi jedno a propos peceta i społeczności pecetowej, bo wiadomo, wszyscy lubią Steama. No bo to, kto już to, lubi? Nikt nie lubi. Poza Epic Store'em. Chodzi mi o to, że to nie będzie tak, wiecie, że jak gramy sobie w tym projekcie Stadia na PC-cie, no to nie będziemy grać na Steamie, nie? Tylko ta gra będzie na tym konkretnym, na tej apce konkretnej, więc nie będziemy jakby mieć achievementów steamowych i tak dalej, nie? Więc ludzie przekonają. Stadionowe achievementy. Tak. No a to też właśnie, bo też nie podali szczegółów, czy to będzie taka właśnie apka rozbudowana z achievementami, ze wszystkim, to też jest ciekawe. Właśnie przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o tę sytuację steamową, ona jest taka specyficzna, bo Steam przez lata on siedział sobie na tronie i nie miał żadnej praktycznie konkurencji. Gracze się przyzwyczaili. No tak, Steam się przyzwyczaił, Valve się przyzwyczaił. Ale gracze też, bo teraz zapowiedzieli na przykład, że Phoenix Point, ta strategia od twórcy XCOM-a będzie ekskluzywem na Epic Game Store, jaki tam jest hejt na to, o matko boska, mimo że tak rok przed premierą praktycznie, nie? No tak, więc... to nie jest problem, jeżeli się to dzieje przed premierą, jeżeli to się dzieje 20 dni przed premierą. Czy ale już są bojkoty, wiesz, już ludzie, co tam się nie dzieje. No dobra, no to może zrobimy z tego pytania odcinka, bo jednak to jest najbardziej interesujący temat dzisiejszego. Myślę, że tak. Wydania GNM+, tylko pytanie, jakie to będzie pytanie? Co sądzicie o nazwie Stadia? Projekt Stadia, czy... Nie, czy was to w ogóle interesuje? Czy spróbujecie? Mnie to też ciekawi a propos tych platform, czy na przykład Nintendo pozwoli, żeby na ich platformy było, czy Sony pozwoli, że myślę, że nie jednak. Nie, Mateusz Zdanowicz sprzedaje konsolę, jakby sprzedawał dragi. Spróbujecie? Nintendo może pozwolić, właśnie... bo już romansuje z Microsoftem, a tak samo przecież Ubisoft streamował swoje gry, nie? Assassina Microsoft nie pozwoli na pewno, nie? Bo Microsoft robi swoje xCloud, więc to też będzie ciekawe teraz, jak Microsoft odpowie na to. Ja bym zadał takie pytanie. Czy widzicie w przyszłości, że Google Stadia może się stać dla was taką platformą, nazwijmy to pecetową, do grania w gry? Czy jesteście w stanie porzucić kupowanie nowych kart graficznych, nowych procesorów, kolejnych kości RAMu na rzecz tego, że opłacicie abonament jak na Netflixie i będziecie grać w super jakości? W zamian nie będziecie mieli modów i innych rzeczy, które umożliwia wam. Czyli patologii. Czy wyrzekacie się patologii? Wyrzekamy się. A my teraz przejdziemy do następnego tematu, a temat się nazywa projekt, jak to kiedyś mówiłem w dzieciństwie, projekt IGI, czyli IGI 2021 Origin. Czyli to tylko nie ja mówiłem, projekt IGI, Paweł też mówił, projekt IGI. A ja mówię chyba, Ile miałeś lat w 2020 roku? Mniej więcej, nie musisz się przyznać. Czekaj, bo to jest liczę, to jest trudne, 11. No. Bo to na pewno mówiłeś IGI, nawet pewnie nie 5. Tak. I pamiętam, że grałem, strasznie się zagrywałem, więcej grałem w demo jedynki IGI niż w całą jedynkę, bo tylko raz przyszedłem pełną wersję. Ale ja bardzo, bardzo mi się ta gra podobała, jeżeli nie graliście nigdy, bo podejrzewam, że sporo osób może słyszało, ale nie grało. To, że jesteście pecetowcami. Z dużym stażem już. To była taka gra, przynajmniej z tego co pamiętam, bo mówię, no to szmat czasu. Że to nie była taka typowa strzelanka, tylko taki troszeczkę Splinter Cell. W sensie, że skradanie tam było bardzo ważne, nie? I jak przeciwnicy nas trafili, tak naprawdę parę strzałów i leżeliśmy i od początku musieliśmy zaczynać misję. Więc to takie klimaciki, jak ja cenię właśnie w grach, i tego teraz jest mało. I właśnie zapowiedziano teraz IGI Origins, który ma się ukazać w 2021 roku. Trochę szkoda, że tak wcześniej zostało to zapowiedziane, ale ciekaw jestem właśnie, czy będą wierni tym założeniom. Nie grałem w dwójkę nigdy, nie wiem, czy dwójka była już bardziej strzelanką. Nie wiem. Nie, ale... była bardzo taka... Ja też opieram się o swoje wspomnienia, więc dokładnie nie pamiętam, ale dla mnie to było takie pomieszanie trochę Splinter Cella
nie wiem, z armą, coś w tym stylu, takie trochę wolne, realistyczniejsze, ale podejście takie bardziej Splinter Cellowe do tego wszystkiego. Ja pamiętam, że tak sobie przechodziłem pierwszą, drugą, trzecią misję maksymalnie, bo to chyba na misję było podzielone i dalej już nie dawałem rady, bo było to tak trudne, przynajmniej na moje umiejętności grania w tamtym czasie. No, twórcy mówią, że zamierzają zachować ducha oryginału, więc jest nadzieja, że to faktycznie... Zresztą to jest zrozumiałe, nie, bo w sumie kto by chciał stworzyć dzisiaj bardziej taką arcade'ową strzelankę militarną, nie, skoro jest Call of Duty, który wszystko zjada i tak, i praktycznie nie można konkurencji zrobić w tej grze. Więc a takich strzelanek, takich bardziej właśnie realistyczno-skradankowych, nie ma. No nie ma. I Splinter Cell'a też nie ma. Dodatkowo, to, że to oczywiście pojawi się za ile, za 3 lata, to no, jedno. Zobaczymy, nie? To, po drugie, to jest to w fazie... W jednym roku będzie nowy IGI i Stalker 2. Stalker 2. Wow. To jest w fazie... I tysiąc innych gier, które nigdy nie wyjdą, ale ludzie zapowiadają 2021, bo to brzmi odlegle. Super, w fazie prototypu jeszcze jest. I jest teaser zwiastun. Zwiastun zwiastuna, czyli po polsku, w którym widać przez dosłownie 1,5 sekundy kawałek jednak rozgrywki z tej gry, ale tylko tyle. No, śmigłowiec. Niestety, patrzymy bronią na śmigłowiec. Za tą produkcję odpowiada studio Toadman Interactive, które robiło taką grę RPG akcji Immortal Unchained. Jezu. I to była gra, która tutaj niektórzy oceniają ją na dobrą, ale jednak tam, jeśli chodzi o Metacritic, to tam było po 49-39%. Boże, ja grałem w Immortal Unchained. Jezus Maria, to taka dobra gra. To jest Souls, gra w stylu Soulsów z bronią palną. Sam pomysł jest tak absurdalny w ogóle, ale o Boże, to było... Wyobraźcie sobie, nie wiem... Bloodborne. Nie potrafię teraz pomyśleć o bardziej takim sztywnym, niewygodnym do grania Souls-like'u, naprawdę. No a grałem w Code Vein, we wczesną wersję. Code Vein w porównaniu z tym to był, wiesz, Sekiro, czy jakiś tam Dark Souls 3, więc... O matko, no a nic, mam nadzieję, skończyłeś że... to Immortal, bo widzisz... Nie, grałem tylko we wczesną wersję jakąś. Historię napisała kobieta, która napisała historię do Horizon Zero Dawn, Killzone Shadowfall... Dobra, oddzielmy taki, wiesz, setting od... Bo setting nie, no był wiem, całkiem interesujący się. Nawet, ale gameplay trochę był koszmarny, więc kurczę, trochę mnie to rozczarowało. Mogłeś mi nie mówić, kto to robi. Nie, no bądźmy po prostu no fair. No dobra, bądźmy dobrej myśli, nie? Bo... Jeszcze robili taką grę Blood Sports TV PC w nawiasie, która nie wiem na czym w ogóle polegała, ale wyszła w 2015 roku tylko na Steama. Oczekiwania no nic, można uznać, że to, można uznać, że ten Immortal to było coś, co tam wydawca jakiś im kazał robić, bo Soulsy są popularne, mam nadzieję. Wmawiaj sobie. No, już ten teaser wygląda lepiej niż cała gra ta poprzednia ich, więc jest nadzieja. Zresztą tu jest mniej do zepsucia niż w Souls. No mają podstawy, prawda? Muszą tylko to odtworzyć, dodać nowej grafiki. Mogą nawet przenieść te same misje, tą samą historię tam. Dokładnie, jedynki, nie? I tylko ładna grafika. I wiedzą, jak to zrobić, jak to powinno wyglądać. Tym bardziej, że no, na pewno wsparcie jest, bo marka jeszcze przez niektórych dobrze znana i pamiętana. Też zostałem... To jest taki, teraz mamy taki właśnie ten okres wskrzeszania tych starych marek, nie? Vampir nowy. Właśnie Stalker, IGI, co jeszcze powróci? Mamy zawsze ten okres. Jak tak spojrzysz na poprzednie lata, cały czas jakieś nowsze wersje starych gier wychodzą. No może. Niech będzie. Pamiętam, że gramy w Fallouty dalej. O, jest jeszcze informacja, że jeden z oryginalnych deweloperów projektu IGI pracuje razem w tym studiu, więc może będzie trzymał pieczę nad tym, żeby... To zależy, czy to jest głównodowodzący. QA testera. Właśnie, czy to jest beta testera, tak. Nie, no mam nadzieję, że nie. Tutaj nie jest napisane jakby dokładnie, ale miejmy nadzieję, że to jakiś tam poziom zostanie zachowany. Tak więc pytanie do was. Czy pamiętacie taką grę? Pamiętacie w ogóle taką markę? Czy graliście? I jak się zapatrujecie na tą w sumie niespodziewaną zapowiedź, bo ja już dawno zapomniałem o projekcie IGI. A my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu, który będzie już typowo plotkarski, bym to powiedział, bo nadchodzi też PAX East w następnym tygodniu, czy też w tym, w zależności kiedy słuchacie, i tam pojawi się Gearbox i podobno zapowie nowe gry. Gearbox Software, czyli twórcy Borderlands, bo w sumie z niczego innego nie są znani, zapowiedzą bardzo dużo gier. Zależy. Tak naprawdę za tydzień w przyszłym podcaście już omówimy, bo ogólnie pewnie cały podcinek będzie o grach z PAX-u, ale Gearbox właśnie zatizowało wyjątkowo dużo tytułów, bo na przestrzeni
bodajże 2 tygodni na Twitterze sugerowali, że pora na teaser pierwszej gry, potem o, kolejna gra, która będzie, o, kolejna i w sumie 5 się zebrało takich tweetów. Tak, Pawle? A może oni po prostu robili tak, że oni przez te 2 tygodnie przed Paxem tak robili tak, dobra, teraz to zatizujemy, teraz to i zobaczymy, na co zareagują ludzie i to zapowiemy. Jak się im spodoba, to wreszcie zapomnę. Nie sądzę, bo mu teasowali to... 5 gier na raz? Pax Announcement, nie? Jako, a nie, że tam... No wiem, ale 5 gier to ale bardzo ambitna. Ja już ci mówię, sprawa. Borderlands 1 remake albo remaster, żeby przygotować na trójkę, która też będzie zapowiedziana, bo to jest... Bo nawet jedna z tych grafik była taka, że była ewidentnie grafika z Borderlandsów i było... tam właśnie taka data, rozmazana. Data Paxa i trójeczka taka w rogu takiego drogowskazu. Aha, no. Więc to jest pewniak, więc pozostają nam 3 inne gry. Jedną z nich będzie coś związanego z Bulletstormem, podejrzewam, bo jest właśnie screen z Bulletstorma z Duke'em z jakiegoś powodu. On był w jakiejś wersji Bulletstorma, czy nie? Czy po prostu oni zrobili taki dziwny... Ty mówisz o... Bo Gearbox zatizował, tak... Obrazek z Bulletstorma, jest kolej z Bulletstorma i obok Duke stoi, więc... Nie wiem, wygląda jak postaci z Bulletstorma, więc... Chyba, że zapowiedzą po prostu wersję na Switcha właśnie, albo na współczesne konsole tych 2 gier, tego ostatniego Duke'a, chociaż to było koszmarne, więc nie wiem, po co to było. Więc może mamy... MOBA z takimi tego typu postaci. No, więc tak naprawdę to pewnie będą 3 remastery łącznie z Borderlandsem. A ja już wiem, czekaj, doprecyzuję, Duke był w DLC do jednego Bulletstormie. No, czyli pewnie będzie Complete Edition na Switcha, Bulletstorma, czyli zostają nam 2 gry. Jeden teaser był taki dziwny, bo był taki, było ujęcie takiego pokoju jakiegoś i było takie łóżko cyberpunkowe i koleś z jakimiś wystającymi drutami z głowy leżał na krześle, więc to jakiś pewnie nowy projekt, podejrzewam. I Brothers in Arms nowe, Brothers in Arms, które też teasowali, że chcą robić super, nowe. Jakby było Brothers in Arms. No bo tak jakby się zastanowić, Gearbox to jest jednak duże studio, które nie robiło nic od... Bardzo dawno. Od Battleborna. Więc dalej nie śmieszy. Może Battleborn 2 będzie, nie wiadomo. I teraz będzie jako Battle Royale. O matko. Z robotami. No. Bo tam jedno było z robotami. No, no. Nie, tak, widzicie, tak będzie. No. Tak będzie. Mam nadzieję, że jednak już przeszła faza. Poturba Apex ta, będzie. Chcemy robić to, co robią wszyscy dookoła. I wrócą do tego, w czym są dobrzy, bo ja na przykład nie byłem wielkim fanem Borderlandsów, ale przez ten zalew looter shooterów wzorowanych trochę na Borderlandsach no tak, w ostatnich właśnie... latach, zacząłem doceniać, jaka ta gra była prosta w sumie. Właśnie to jest ciekawe przyjemna. Teraz, ja naprawdę, bo jeżeli jest jedna marka, jedna seria, która dla której naturalną koleją jakby ewolucji jest przejście w loot takiego, wiesz, Destiny-like, to jest właśnie Borderlands, nie? Bo od tego się zaczęło, tak naprawdę Destiny się wzorowało na Borderlandsach, więc tak naprawdę do Destiny do Borderlandsów wystarczy dodać ludzi, którzy są w miastach razem z nami, o inni gracze, jakieś dungeony tam, żeby coś robić bardziej tak, wiesz, regularnie to samo powtarzać i tyle. I to już... I dużo sposobów na wyciąganie pieniędzy od graczy. No, stąd, wiesz, to wiadomo, to jest 2K, nie? I Gearbox na pewno będzie pełną mikro podnosić. Chodzi mi o to, że, wiesz, Borderlands bardzo pasuje do tej formuły właśnie takiej gier w stylu Destiny. I fajnie by było, gdyby zrobili w końcu jakieś ciekawsze skille, bo to było strasznie nudne, to było najnudniejsze drzewka talentów w Borderlandsach. Każdy skill to jakiś tam procent do czegoś tam, albo teraz twój skill robi to, albo coś tam. I chciałbym, żeby właśnie się trochę wzorowali na Battlebornie na przykład, gdzie mieliśmy kilka tych skilli, nie? Żeby te klasy były ciekawsze dzięki temu. Może jeszcze jakieś bym chciał bronię do walki wręcz, bo walka wręcz też była tragiczna w Borderlandsach, jeden przycisk i tyle, więc jest tu spore pole do ulepszeń. Natomiast jeżeli chodzi o Brothers in Arms, jeżeli faktycznie zapowiedzą nową część, no to niech to będzie kolejny Hell's Highway, bo każda odsłona praktycznie tej serii mi się podobała. I niech tylko zachowają tą taką właśnie taktyczność, że wydajesz rozkazy. To nie było jakieś tam super, ale jednak wyróżniało, nie, no te gry. Problemem chyba tej serii oraz powodem, dla którego w końcu zmarła, wydaje mi się, było to, że ona jednak mimo wszystko była strasznie wtórna. Każda odsłona rozgrywała się bardzo podobnie do siebie. A może dlatego... Bo ona była taktyczna, ale ona była taktyczna na tej zasadzie, że cała gra polegała na tym, że przyszpilamy kogoś, flankujemy. Przyszpilamy, flankujemy. No i fajnie. Jak na wojnie. To było bardzo fajne, ale to było zbyt. Ale wiesz dlaczego? Bo to szybko. Hell's Highway wyszło 2008, a chyba 2007 Modern Warfare. No, i później była. Pewno. Wszyscy się rzucili, żeby robić współczesne strzelanie. A może zrobią. Może Brothers in Arms nowe będzie Modern Warfare. W kosmosie. Matko. W kosmosie, tak. Nie, no, ale w Wietnamie? W sumie jakby przenieść Brothers in Arms, jak ja nie umiem wymawiać tej nazwy. Brothers in Arms. Dire Straits grał tak, miał piękny album Brothers było. In Arms. Ale mówisz, jakby przenieść to do czasów współczesnych, to też by wyszło całkiem fajnie, jest strzelanka. Z tym samym systemem taktycznego właśnie wydawania rozkazów, więc no ciekaw jestem, chociaż no
Gearbox jest takim studiem, któremu... Trudno zaufać? Znaczy w sumie nie wiem, no bo tak naprawdę, no mówię, zrobili jedną złą grę. Złą grę, tak naprawdę. Battleborn. Pre-sequel chyba nie grałeś. A, w ogóle wyparłem z pamięci. Pre-sequel, ale to nie oni zrobili, tylko 2K i Austria, oni tylko pomagali, to no wiesz. No to spoko. Liczymy, że to tak jest. Więc no, ciekaw jestem. No, z innych marek mają też Homeworld. Ale to... No, nie wydali jakoś niedawno do tego. Oni to mają tylko jako wydawnictwo. W 2016. Tak, jak robili bodajże Deserts of Harak, to też nie oni robili, tylko oni wydawali ten... Ale kto wie, jeżeli tyle gier, to może gdzieś tam się zmieści coś takiego. Inna rzecz, że ja podejrzewam, że jeden z tych tytułów, przynajmniej jeden będzie mobilny. Może na Google Stadia. Exclusive. Jakie kiedyś gry robili? Half-Life. No oni pomagali spokojnie. Robili Tony Hawk'a. Też pomagali, też nie zrobili sami chyba. Robili Jamesa Bonda 07, Nightfire. A to ta gorsza wersja. Zrobili Halo Porta, Combat Evolved. Sportowali Halo, a to już niepotrzebne, bo całe Halo będzie na PC-cie teraz. A Samba di Amigo 2 może wydadzą? Może. Z Dreamcasta? Zobaczymy. Remaster? Cokolwiek, o czymkolwiek ta gra jest tak naprawdę. Dobra, trochę się nabijamy. Ja mam nadzieję na Brothers in Arms naprawdę. No ja w Borderlands bardzo chętnie zagram. Mogą robić, ale nie zagram. Obojętne mi to jest, tak? A ja mam do was pytanie. Jak wyobrażacie sobie, tak teraz mi przyszło do głowy, skoro już mówimy o tych tytułach i tam padło nazwisko pewnej postaci. Jak sobie wyobrażacie w ogóle zrobić grę w 2019, może 2020 roku z Duke'em Nukem'em w roli głównej? Nie robić. Po co? Iron Maiden wychodzi zresztą z Early Accessu w tym roku. Ja pytam, jakbyście do tego podeszli, jakbyście mieli to robić. Jakby Gearbox do tego podszedł właściwie, żeby to zrobić. Kobiecy ciekawie, żeby to odświeżyć. Właśnie, z jednej strony, żeby to odświeżyć, ale żeby nie robić tego tak, żeby powiedzmy, że nikt w to nie zagra, nie? No bo myślę, że tak Doom nowy jest dobrym przykładem. Jak można mieć takiego mięśniaka, który nie jest, wiesz, jednocześnie seksistą i tak dalej. No. Więc to jest do zrobienia, tylko Gearbox może nie potrafi, nie? Ale zobaczymy. W każdym razie ciekawi jesteśmy, co z tego wyniknie i mówię, za tydzień porozmawiamy o wiele więcej na temat całego PAX-a, między innymi pewnie Borderlands 3 też będzie ujawnione, a tymczasem przechodzimy do ostatniego segmentu. Czyli pytanie spod ostatniego odcinka, a pytanie brzmiało Dark Souls z Battle Royale czy Armored Core z Battle Royale? I w ogóle nie dodałeś E na końcu, Battle Royale. To nie. Royale. Mac Royale. Tak jest, tak powinno być. Konrad Wysocki napisał: może nie powinienem się wypowiadać, bo to nie moje klimaty i odpowiedź będzie trochę nie na temat. Nie trawię gier sieciowych, bez względu na ich formę. Dla mnie to zło, chociaż rozumiem, że masa ludzi to lubi. Zło, ponieważ gry tańsze w produkcji, przynoszące dużo i systematyczne zyski. Duże i systematyczne zyski. Kolejne studia, zamiast robić poważne gry, wciągającą fabułą, imersyjną grafiką i udźwiękowieniem, pchają się po łatwe pieniądze. Tym tempem to za kilka lat przestanę grać w gry konsolowe i komputerowe, bo gra w karty czy warcawy będzie już bardziej wciągająca, z całym szacunkiem, ale dla mnie im mniej wszelakich sieciowych, tym lepiej dla rynku gier. Na pewno nie są tańsze w produkcji gry, tak jak, nie wiem, The Division, Anthem, bo czy... Bo te gry trzeba utrzymać jeszcze właśnie później. Ale inna rzecz, że nie masz się co martwić... I musisz płacić Ninja milion. Inna rzecz, ale nie masz się co martwić, bo nigdy gry sieciowe nie wyprą całkowicie singlowych, bo po prostu to jest skończony rynek. W sensie, oczywiście, to nie jest tak, że każda duża firma może teraz sobie wydać Battle Royale i mieć z tego zyski, bo tych graczy, którzy grają Battle Royale, jest ograniczona ilość, oni grają już swoje gry, więc nie jest tak łatwo wbić się w to i zawsze będą ludzie, którzy robią tak gry samo, singlowe tak dla takich jak tak ty. Samo jest z grami takimi jak właśnie Anthem i The Division, bo teraz jest fajny przykład tego, jak Anthem było jakie jest. Znaczy było jakie było i cały czas jest takie jakie było, czyli jest słabe. Przez najbliższe 2 lata pewnie będzie słabe, a potem będzie może dobre. A potem go nie będzie. Ale chodzi mi o to, że bardzo dużo osób przeszło do Division 2. I to nie tylko ci, co dostali promki, tylko po prostu ludzie widzą, że tam jest tyle kontentu, jak 100 razy Anthem, nie? I po prostu to jest faktycznie jedna, mimo że to jest zupełnie inny klimat gier, nie? To jednak właśnie ta sama jakby baza graczy lubi tę formułę rozgrywki, więc to nie jest tak, że wszystkie gry singlowe znikną. Tym bardziej, że te gry singlowe, one budują bardzo marki i konsol na przykład, nie? Że mamy super singlowego ekskluzywa Sony na przykład, czy Microsoft też teraz będzie inwestował w takie gry. Więc to się będzie zawsze liczyć jednak. Mamy następny komentarz od Arbitera. Trochę nie na temat, bo tutaj pisze, że się nam coś pomyliło, że Xbox Anaconda ma być standardową konsolą. Tak, pomyliły nam się nazwy. To Maverick chyba miał być. No nie, że to nazwa roboczy. W każdym razie oni pięć konsol zapowiedzieli. No, mniej więcej. Jedna ma być mocniejsza, druga ma być na poziomie jakiegoś Xboxa One X. No. Tak, a jedna ma być do streamowania. No to tak ma być.
Aż czy tak będzie? Ciekawe teraz. Zobaczymy. Absyrtos napisał Battle Royale, ale nie wiem czy... I trzy kropeczki, ale nie wiem czy to po prostu, że nie lubi Battle Royale, czy źle napisałem Battle Royale, bo nie dodałem E na końcu, prawda? Mamy nie na temat trzy komentarze już i tylko jeden na temat. Czekaj, Karol Kratos. Żadne z wyżej wymienionych. Już wolałbym Diablo Battle Royale. Tak z innej beczki. Jeśli słyszy to Mateusz Z, to chciałbym mu polecić jedną gierkę z Game Passa. Zwie się Alien Home... Hominid. Od studia Behemoth. Kapitalna strzelanka kooperacyjna 2D. Co? Jak zagra, to by było miło, jakby wspomniał o wrażeniach na którejś z audycji. Dzięki, masz zadanie domowe. Będę musiał, nie słyszałem na to. Więc zapisz zobaczymy. Sobie. Kreskówkowa jakaś. Nazywa się Diablo Battle Royale. Ciekawe, ciekawe. Ale Diablo Battle Royale, powiem ci, jest taka gra. Nazywa się Battle Ride. I ona ma tryb, albo Battle Ride chyba Royale, coś takiego, na Steamie na pewno jest. To jest właśnie taka gra, że mamy widok od góry, ogólnie Battle Ride to jest bardzo fajna gra, w którą nikt nie gra. Ale to jest właśnie taki top-down, jak MOBA, troszeczkę jak Diablo, tylko wszystkie umiejętności są jakby... No nie ma tak, że po prostu klikasz na kogoś i atakujesz, tylko musisz wycelować każdą umiejętnością. Mamy taki fajny widok właśnie jak w Diablo czy w LoLu, więc polecam sprawdzić. No i mamy ostatni komentarz od Biru. Dobrze powiedziałem w końcu. Beure. Armored Core poproszę, ale VR byłby wtedy tylko jako dodatkowy tryb, mówi Beure. I w sumie się zgadzam, nie? Że to niech wydadzą nowego Armored Core'a w końcu From Software, bo już można te soulsowe rzeczy. Normalny komentarz napisał, bo pozdrawia nas z GDC. Czyli mamy... Kto to jest? Tak, to zaraz, mamy ślad. Jezus Maria, mamy już taką tablicę, tutaj to może być nie widzisz tego. To może być ktoś z branży. Ale jest awatar Beura, tu jest awatar Beura na środku tablicy i są takie, wiecie, takie linki, nitki od różnych tych... No raczej z branży, nikt na GDC nie jedzie, o tak o sobie obejrzę, co no. Tam się dzieje ciekawego. Więc no. Teraz będzie nam hintował, będzie hintował w komentarzach różnych. Bilety lotnicze. To ciekawe. To nie jest tak, że mamy ołtarzyk tutaj. Nie mówię, że mamy też taką tablicę. Nie mów mu o tych świeczkach. A, to, no to tak jak w True Detective jest. No, no. Taka. Kim jest Beur? Kim no jest dobra, więc nie ma... Batmanem, no nie widzisz. Nie ma poezji tym razem, ale takie się zgadzam, że Armored Core poproszę też. I przypominam pytanie na przyszły tydzień, to jest a propos Google Stadia, bo już wiemy czym jest i podobno pozwoli grać w streamowalne gry 4K, w ogóle 60 klatek. Czy uważacie, że to jest możliwe w Polsce przede wszystkim? Tak, i czy jesteście w stanie porzucić tradycyjne granie pecetowe w przyszłości? Nawet nie tylko pecetowe. No tylko po prostu ogólnie. Granie takie, kupowanie, upgrade'owanie konsoli też, ale i pecetów, komputerów po prostu, na rzecz tego, żeby właśnie przyjść w taki tryb typowo Netflixowy. I nie zraźcie się tymi słowami, że komentarze były nie na temat, nam się takie komentarze bardzo podobają. Oczywiście, możemy bardziej pogadać. Tak. Bo to właśnie, trzeba to zaznaczyć, to nie w jest sensie, tak, to nie była odpowiedź na pytanie. Że jak jest pytanie odcinka, to możecie tylko odpowiadać na pytanie odcinka. Oczywiście, komentarze pisać, są otwarte. Jasne. Właśnie możecie więcej pisać na jakieś pytania do nas, na przykład Q&A zrobimy kiedyś. Co Mateusz Zdanowicz powinien jada, zagrać. Na śniadanie? Tak, co uważa na przykład o rasistowskich postaciach w grach wideo, albo seksistowskich grach i tak dalej. Możecie pytać. Robi się śmiało. Poważnie, kończymy ten odcinek. To był 338 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachira i Mateusz Fidut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.